Matematyka w szkole, z którą każdy z nas miał do czynienia, uczy nas pewnych podstawowych kształtów. Każdy z nas słyszał o prostej, półprostej, odcinku. Wiemy na przykład, że kwadrat, prostokąt czy trapez to czworokąty, a wszystkie czworokąty, trójkąty, pięciokąty i tak dalej to figury płaskie. Uczyliśmy się, że sześcian, prostopadłościan to graniastosłupy, a z kolei graniastosłupy, ostrosłupy, bryły obrotowe to figury przestrzenne. To wiemy. Pamiętamy to mniej lub bardziej ze szkoły. A spróbujmy teraz tą wiedzę przenieść na grunt rzeczywistości, która nas otacza. Oczywiście bez trudu dostrzeżemy wspomniane kształty dookoła nas, ale jeżeli bardziej się zastanowimy, to dojdziemy do wniosku, że są one jednak w zdecydowanej mniejszości. Bo to, co widzimy dookoła, jest zazwyczaj jakieś takie nierówne, nieregularne, często postrzępione, a nawet chropowate. Czy w matematyce jest w ogóle miejsce na tego typu rzeczy? No oczywiście, że jest. Chyba nie spodziewałeś się, że powiem coś innego. O tego typu rzeczach opowiada nam geometria fraktalna. I jak twierdzi profesor Mandelbrot, swoją drogą matematyk polskiego pochodzenia, uważany za kogoś w rodzaju ojca geometrii fraktalnej, właśnie o takiej geometrii powinniśmy zaczynać naukę w szkole, a nie od jakichś abstrakcyjnych figur i brył, o których się uczymy. Osobiście mam co do tego wątpliwości. Nie wiem, czy to by się sprawdziło. Ale jak twierdzą niektórzy uczeni, dzięki fraktalom można będzie zbadać porządek wszechświata, uważanego przez tysiąclecia za niezgłębiony chaos. Myślę więc, że warto, jeśli nie w szkole, to chociaż tu trochę o nich opowiedzieć. Gdy w Google wpiszesz słowo fraktale, wyskoczą Ci różne miłe dla oka wzorki. Na przykład takie. Lub takie. Albo takie. Zdaniem uczonych te miłe dla oka wzorki mogą nam pomóc zrozumieć fundamentalne zjawiska, poczynając od precyzyjnego określenia pogody, a kończąc na skomplikowanej strukturze wszechświata. Ale czym tak naprawdę są fraktale? Jeśli rzeczywiście uczyłbyś się o fraktalach na lekcjach matematyki, to na pewno spodobałaby Ci się ich definicja. Dlaczego? Bo jej nie ma. No ale jak to? No tak to. Geometria fraktalna to dosyć świeża dziedzina matematyki, i jest tu jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi. A głównym pytaniem jest również to, czym tak naprawdę są fraktale. Wiemy jedynie tyle, że fraktale posiadają pewne cechy, z których głównymi jest skomplikowana budowa i samopowtarzalność. Skomplikowana budowa fraktali polega na tym, że niezależnie od tego, jak mały jego fragment weźmiemy, to będzie on równie złożony jak całość. A czym jest samopowtarzalność? Samopowtarzalność oznacza, że jakiś fragment figury jest podobny do jej większego fragmentu, a ten z kolei jest podobny do jeszcze większego, a wszystkie te fragmenty są podobne do całości figury. I taka samopowtarzalność może się ciągnąć w nieskończoność. Jeśli jeszcze nie do końca jest to dla Ciebie jasne, to podam Ci taki przykład. Być może zdarzyło Ci się kiedyś stanąć pomiędzy dwoma lustrami, tak że jedno miałeś z przodu siebie, a drugie z tyłu. Mogłeś wtedy w lustrzanym odbiciu dostrzec niekończącą się ilość Twoich coraz to mniejszych odbić. To jest właśnie samopowtarzalność. Jakkolwiek trudno nawet matematykom zrozumieć perfekcyjną charakterystykę fraktali,
to mają oni poczucie graniczące z pewnością, że we wszechświecie istnieje ich o wiele więcej niż możemy sobie wyobrazić. Mało tego, uważają, że te złożone struktury można opisać bardzo prostymi wzorami matematycznymi i że być może dotyczy to również całej otaczającej nas rzeczywistości. Czy mają rację? Czas pokaże. Najdobitniej fenomen fraktali można oddać na przykładzie otaczającej nas natury. Otóż fraktalną powtarzalność obserwujemy w układzie gałęzi drzew, korzeniach roślin, rozlewiskach rzek, chmurach i błyskawicach podczas burzy. Układzie skał w łańcuchach górskich, płatkach śniegu, budowie szyszki albo kalafiora, układzie nerwowym i krwionośnym człowieka, a nawet w rytmie jego serca i w wielu, wielu innych miejscach. Fraktale można generować dzięki specjalnym programom komputerowym, których to wiele powstało w ostatnich latach. Programy takie wykorzystuje się m.in. do generowania roślin, organizmów czy krajobrazów na potrzeby np. filmów czy gier komputerowych, ale również do zapisu obrazów przewyższających swoją rozdzielczością formaty wektorowe czy bitmapowe. Teoretycznie taka rozdzielczość zapisana za pomocą fraktali może być nieskończona właśnie ze względu na ich samopowtarzalność. Jak twierdzą niektórzy, fraktal stanowi sedno każdego kształtu i każdej wartości, a struktura fraktalna otacza wszystko i jest wszystkim. Kształtuje byt materialny i niematerialny, kreuje nawet czas. A to z kolei sprawia, że chaos, który wydaje się być wszędzie dookoła nas, tworzy tak naprawdę porządek. Jakoś ciężko mi to wszystko ogarnąć, ale pocieszam się tym, że nie mnie jednemu. Jedno jest pewne. Fraktale rzeczywiście występują gęsto wokół nas, co pokazałem wcześniej na wielu przykładach. A geometria fraktalna znalazła już sporo zastosowań w życiu codziennym, i zapewne w najbliższym czasie znajdzie ich jeszcze więcej. Czy rzeczywiście jest tak, jak wielu sądzi, że cały wszechświat opiera się właśnie na fraktalach, które z kolei są kluczem do jego uporządkowania? Ciągle szukamy na to jednoznacznej odpowiedzi. Czy doczekamy się jej za naszego życia? Nie wiadomo. Ale gdyby się tak stało, bylibyśmy świadkami czegoś naprawdę przełomowego.